No cóż, dużo szumu i zamieszania przed meczem we Bogun. Każdy miał swoje jakieś tam atuty, marzenia, zamierzenia i nadzieje. Skończyło się na wyniku remisowym, który myślę jest satysfakcjonujący dla obu stron. Chcieliśmy wygrać my, chciała na pewno wygrać Wisła, ale skończyło się jak się skończyło. To jest najczęstszy wynik meczów derbowych, do tego nie ma co tu rozdzierać szat. Ja powiedziałem przed kamerami telewizji Kanał Plus, że lepiej dwóch rannych niż jeden zabity i tym zakończę. Dziękuję bardzo i proszę o pytanie. Andrzej Ćwianowski, Dziennik Polski. W grze obronnej Krakowi, szczególnie w pierwszej połowie, było dużo błędów. Z czego one wynikały? Tutaj pan dopiero będziemy analizować ten mecz, z czego wynikały. Brak konsekwencji na pewno, bo przy pierwszym stanie fragmencie gry to zdecydowanie wyszedł brak konsekwencji i jakieś takie, nie wiem, zbyt chyba luźne wejście w mecz. Uczulaliśmy się przed samym meczem, jeszcze mówiliśmy sobie, te pierwsze minuty będą ważne, no niestety musieliśmy gonić wynik, ale z drugiej strony też ja muszę powiedzieć i stale to powtarzam, to już nie są mecze te, które graliśmy na wiosnę w grupie spadkowej, które wygrywaliśmy lekko, łatwo i przyjemnie. Teraz gramy z zespołami już trochę innej klasy, dlatego to nie wszystko będzie wyglądało tak różowo, jakbyśmy wszyscy chcieli. No my sobie zdajemy z tego sprawę, że popełnialiśmy błędy, no ale mieliśmy też przeciwnika, który nas muszał do tych błędów. Także ja generalnie uważam, że mimo tego remisu, mimo tych błędów, zagraliśmy całkiem poprawne spotkanie. Jak na tą chwilę, na ten okres, w którym jesteśmy, to zagraliśmy całkiem poprawne spotkanie. Na więcej nie było nas po prostu dzisiaj stać. Wszyscy wiemy, jak ważną postacią w Krakowie jest Czowio, kiedy jest w pełnej dyspozycji fizycznej. Dzisiaj widać było, że no, w związku z jego problemami z tą, no, to nie jest Czowino w normalnej formie. Czy nie ma pan pretensji do siebie, że wystawił go od pierwszej minuty? Nie ma żadnej pretensji do siebie, że wystawił go od pierwszej minuty. Tym bardziej się umawiali, że wychodzi od pierwszej minuty, bo on był mi potrzebny od pierwszej minuty, bo w środku pola naprawdę wygrał parę pijek w pierwszej połowie. Gdyby nie ta bramka, podejrzewam, ta bramka się inaczej toczyła. Zagrał na tyle, na ile mógł, tyle minut, ile mógł, tak się umawialiśmy i chwała mu za to, w następnym meczu myślę będzie coraz lepiej. Ja właśnie z kolei troszkę inna odczucia niż kolega, bo też uważam, że po zejściu Czowilo tam się gra troszkę właśnie pogorszyła i prowadzenie tych dwóch zawodników, Dziawińskiego, Budzińskiego, teoretycznie miało się przełożyć na więcej sytuacji, a był taki okres mniej więcej do 80 minuty, gdy więcej przy piłce i groźnie atakowała Wisła. Czy pan właśnie nie oczekiwał więcej od tych dwóch zawodników, że coś dadzą więcej w ofensywie? No, zmiana Czowilo była zamierzona, bo myśmy już w czerwie liczyli się z tym, że on szybko zejdzie, zresztą mówił, że wytrzyma co najmniej 15 minut. To zmiana Wąkiewicza nie była zamierzona, ona trochę też wywołała bałagany, musieliśmy trzy pozycje zmienić w drużynie. No i niestety ta gra jakoś tak rzeczywiście siadła w pewnym momencie, ale ja nie uważam, że Zjawiński czy Budziński dali złą zmianę, po prostu wchodzili w bardzo trudnym momencie. Nie jest tak, że wchodzi się prowadząc i gra się jak z nut całym zespołem, tylko nieraz wchodzi się w trudnym momencie i też trzeba właściwie zareagować. Także ja nie mam do chłopaków pretensji, uważam, że zagrali na tyle, na ile mogli i być może te dwie szybkie zmiany trochę nas wytrąciły z rytmu, ale ja nie uważam, że straciliśmy kontrolę nad meczem. Pan mówi, że tam sprawa Wąkiewicza wam podniosła szybkie, a co się stało z Wąkiewiczem? Coś upadł na rękę, na tą rękę kontuzjowaną, więc musimy zrobić prześwietlenie, zobaczymy. No, mam nadzieję, że to nie jest groźnego. No. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze chciałem zapytać, może to nie jest związane z derbami, ale dzisiaj już się pojawiła informacja o tym, że Pawszyk nie będzie waszym piłkarzem, przedłużył kontrakt. Czy mógłby pan coś powiedzieć o tym, dlaczego tak się stało? No, z prostej przyczyny, my byliśmy umówieni z Błękitnymi Stargard na jakąś tam kwotę. Uważam na kwotę, która w tym momencie jest adekwatna do umiejętności Wawrzyka i poziomu, z którego przychodzi. Błękitni w ostatniej chwili kwotę podwyższyli czterokrotnie, więc odstąpiliśmy od transakcji, bo uważamy, że na chwilę obecną nie będziemy płacić takich pieniędzy za zawodnika drugoligowego. Po prostu no, Krakowia to nie jest Caritas, nie będziemy szastać tymi pieniędzmi na prawo i na lewo. Myślę, że zrobili największą krzywdę Wawrzykowi w tym momencie, ale życie pokaże, co i jak. Rafał Nowak, teraz pasywę. Panie trenerze, ja jeszcze wrócę do tego, o co koledzy pytali, czyli ten okres gry między 70 a 80 minutą, kiedy w grze Krakowi
bo było trochę odległości między formacjami. To wynikało właśnie z tego, że zawodnicy pozmieniali. Nie, nie, to nie wynikało z tego. Jeśli zwróciliście uwagę na grę Krakowi, to zwróćcie też uwagę na grę Wisły, bo gra w drugiej połowie siadła z obu stron. W pierwszej połowie tempo było nieprawdopodobnie szybkie i ja wiedziałem, że ktoś wreszcie w drugiej połowie klęknie z tego powodu. Ten mecz w pierwszej połowie przypominał walkę bokserską, ciosy na oślep zadawane. Z różnie scennością tych ciosów było i niestety my to odczuliśmy i Wisła odczuła to w drugiej połowie, więc te momenty takiej jakiejś słabszej reakcji czy słabszej wizji drużyny w danym momencie to wynikało z tego. Straciliśmy dużo zdrowia w pierwszej połowie, naprawdę. Zresztą Wisła też, bo to przyznawali po meczu. A nie jesteśmy jeszcze na tyle przygotowani, że przez te 90 minut, mówię to z ręką na sercu, że nie jesteśmy do końca jeszcze przygotowani na to, żeby ten mecz grać tak na 90 minut. Krótki okres przygotowawczy, pewne rzeczy, no nie dało się przyspieszyć, bo to nie jest kurs kroju szycia, tylko przygotowanie drużyny do 21 meczów, a biorąc pod uwagę mecze pucharowe, może być 25, więc no, trzeba trochę inaczej do tego podejść. Czasami coś poświęcić, nawet jeden czy dwa mecze ligowe, kosztem tego, żeby zespół był przygotowany i grał dalej. Myśmy to akurat zrobili, więc ja się nie ukrywam, że ja się początku ligi obawiałem. No to nie jest świetne, że dzisiaj Krakowia jest liderem na dzień dzisiejszy. I alleluja. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.